ja bez mleka żyć nie mogę, naprawdę. To proszę ojca mi nie obrażać. To będzie mleko, będzie wszystko, jak do tej pory. A pan co wyzywa go od beneli alkoholików? Ile to może trwać? Dlaczego mnie nie zabierze gdzieś do lasu, na grzyby? Gdyż tam by pojechaliby. Ja by sobie poddychał świeżym powietrzem i tak dalej. Przecież dlaczego? Pan mnie kazał wywieźć do lasu i... Proszę pana, pan chciał, żeby mnie wywieziono do lasu i... No, w każdą dziurę. Czy pani ma rozum? Ale pan tak mówił, ja to słyszałam na własne oczy. Czy pani ma rozum? Jeżeli ja statusiem sam pojadę, poddycham świeżym powietrzem, Ale tak to wtedy nie będzie miał świeżego powietrza. Będzie dla mnie wesele, że o, ja jadę z Jareczkiem, z Jarkiem, swoim przyjacielem, że jedziemy tu, zobaczymy, ja zobaczę to w lesie, nie w lesie, wszędzie. Dlaczego ludzie mówią dla mnie, dzwonią, że listy piszą. Nie wiem, czy to sprawiedliwe, czy nie, ale piszą listy, że ja jestem knurem, nie człowiekiem. Knurem. A on powtarza te słowa. Ale czy pan się zastanowił? Czy pan. Drewno, tam, tutaj, panie Nieleko, to czy ja jestem knurem? Czy ja jestem knurem? Tu jak ja przyjechałem, to wszyscy hodowali trzodę chlewną. Tak, proszę pani. Wszyscy. Ja chcę, ażeby panie taty zmienił się, żeby przyjechał do mnie, żeby porozmawiali na cztery oczy. Może i panią zapraszam do siebie. Porozmawiamy na cztery oczy, na podwórku. Ja ledwo wyjdę i proszę pani, siądziemy, porozmawiamy. Zobaczy pani na własne oczy, uszy. Rozum swój, czy ja taki jestem? Nie. Ja jestem spokojnym, uczciwym człowiekiem. Tak. Sprawiedliwym, godnym, rzetelnym. Zapraszam was obydwu do siebie. Zapraszam. Panie Krzysztofie. Dzisiaj zapraszam. A jak nie to jutro. Przyjedźcie obydwoje. Zobaczycie obydwoje, jaki ja jestem. Czy ja mogę gdzieś dojść do bramy? Nie dojdę, mówię pod Bogiem, pod Maryi. Ledwo każesz jak trzeba, twój mnie wyprowadza z domu. Z domu wyprowadza ledwo. Tak, proszę pani, ja ledwo chodzę. Ja już nóg nie mam. Niczego nie mam. Ma pan nogi, panie Krzyśku. Panie Krzyśku, proszę posłuchać mnie. Panie Krzysztofie, Bóg powiedział wybaczać. Zgadza się? Panie Krzyśku. Pan Bóg powiedział wybaczać. Zgadza się czy nie? Słucham? Pan Bóg powiedział wybaczać, przebaczać. Tak? Tylko ja mam wszystkim wybaczyć. Ja panu wybaczam. Ja wszystkim wybaczę, przebaczam. Niech przychodzą menele, niech przyjdą, gnidzą mnie, niech zabijają. Ale ja panu wybaczam, panie Krzyśku. Ja panu wybaczam. Do cholery jasnej, ja panu wybaczam. Proszę mnie zrozumieć. Nie obrażać mnie więcej. Ja 3 noce nie spałam przez pana. 3 noce! Ja mam prośbę do pani. Przyjedzie tatuś z panią? Ja porozmawiam dzisiaj z tatusiem na ten temat. Musimy uzgodnić co i jak. Ja sobie też, proszę pana, nie życzę, żeby pan
mego tatusiunia nazywał Menelem. Nie życzę sobie tego, do cholery jasnej. Ile to będzie trwało? Proszę mi to wytłumaczyć. Ale proszę pani, a ile to będzie trwało mnie wyzywanie knurem? Ale, ale on pierwszy, on pierwszy nie zaczyna. Ile? Porozmawiajcie, siądźcie sobie. Porozmawiajcie, przyjedźcie. Bardzo proszę. Dzisiaj z tatą ja usiądę, weźmiemy po piwie. Ja bez mleka żyć nie mogę, naprawdę. To proszę ojca mi nie obrażać. To będzie mleko, będzie wszystko, jak do tej pory. A pan co, wyzywa go od Beneli, alkoholików. Ile to może trwać? Bo ja będę płakać. Pani, jeżeli przyjdziecie, porozmawiamy na cztery oczy. Bardzo proszę, będzie uzgodnione tematy i tak dalej. Proszę zrozumieć, że mój tatuś... Mój tatuś może wspólnie zabierze do lasu. Kurwa. Pojedziemy na grzyby. Bo ludzie ja są. Ile będę mógł, pochodzę po lesie i tak dalej z tatusiem. Poddycham, jak powiedziałem na początku, świeżym powietrzem lasowym i świeże drzewka i tak dalej. Będę wesoły, że Jarek zawiózł mnie do lasu, że ja zobaczyłem. Już jak. Do lasu to już pan mnie chciał zawieźć. Żeby mnie. Już do lasu to pan mnie chciał zawieźć. Żeby mnie. I teraz pan chce do lasu? Nie, ja chcę, żeby mnie zawieźć do lasu. A co? Mnie. Mnie zawieźć do lasu. Mnie. Żeby po lesie pochodzić razem z Jarkiem, z panem tatusiem. Żeby poddychać. Żeby było inaczej, żeby ja zrozumiał, co za drzewa, co za wszystko, żeby nie siedział w tym lesie, w tym chlewie, zagnojonym, zaśmierdzonym. Chcę, ja mogę oddać jego. Ja mogę oddać ten dom, ten Jarka. Mój tatuś nie chce żadnego domu, on ma 5 domów, proszę pana. 5! A ja tylko chodzę, sprzątam te domy. Jeszcze jeden potrzebny mi. Nie! Absolutnie! To przyjedziecie? Ja dzisiaj z ojcem porozmawiam, usiądziemy przy piwie i pogadamy z ojcem i zobaczymy, bo jeśli pan ma zamiar go dalej nazywać Menelem, to ja sobie wypraszam i już więcej z panem rozmawiać nie będę. Proszę to zapamiętać. Ja spróbuję go przekonać. A ja sobie wypraszam, panie Anielo, nazywasz mnie knurem. Ale mój ojciec nie mówi do pana knur. I żeby się nie spotykał z tymi ludźmi ohydnymi. Mój ojciec się nie spotyka z ohydnymi. Porozmawia z panie z tatusiem. I przyjedźcie, proszę. Ja dzisiaj z nim porozmawiam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pana. O. Także tak to wygląda. Teraz się zaczął etap kurwa płaczu, przepraszania, a za chwilę będzie to samo. No. Znam to kurwa, już przerabialiśmy to niejednokrotnie. Ale tak, no pewnie, że zajadę do niego. Czemu mam nie zajechać? Zajadę, no. Trzeba mu to jedzenie zawieźć. Ja nie jestem chujem, ludzie. Nie jestem chujem, nie mam zamiaru go głodzić. Mleczka nie dostanie, ale jedzenie mu zawiozę, kurwa. Tego mu nie będę żałować. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Na chwilę obecną nie zamierzam jechać. Zobaczymy, co będzie jutro, co będzie, na pewno jeszcze dzisiaj będzie dzwonił. Także przekonamy się jego podejście, czy się zmieniło, czy nie. O, także tyle i pozdrawiam was tutaj z myjki i idę umyć auto. Papa.